Myślę więc, że zacznę od tego, żeby Wam wyjaśnić, dlaczego i kto mnie wysłuchał, w którym momencie. Otóż w zeszłym roku testowałem motocykl, który jest bardzo podobny do tego, który stoi tutaj właśnie za mną i nieco Wam już go tutaj pokazuję. Linia tych motocykli Kawasaki jest oczywiście dalej ta sama i jest to Urban Cruiser, aczkolwiek dzisiaj będzie młodszy brat. Testowałem Vulcana 650, w którym sporo rzeczy mi pasowało, ale absolutnie nie pasowała mi do niego nazwa. Popatrzcie, po roku czasu w końcu mogę Was zaprosić na test motocykla, do którego nazwa absolutnie pasuje, więc według nowej nomenklatury zapraszam Was na test Eliminatora 500. W takim razie, skoro jestem przy nomenklaturze, to warto wyjaśnić wszystko od początku do końca, bo znowu pewna niezgodność w Kawasaki się wkradła. Otóż tym razem chodzi o pojemność. Oznaczamy te motocykle, bo będzie to seria motocykli, o których za chwilę trochę szerzej powiem. Oznaczamy je jako 500, lecz ich pojemność to 450 cm sześciennych. Kawasaki ma w swoim portfolio motocykle dosyć już znane, grupy 400, bardzo sportowe, które kojarzą się właśnie z tamtym segmentem. Dlatego myślę, że chcąc odciąć się nieco od tych sportowych genów, od tej sportowej DNA historii, postanowił podnieść nieco w nazwie pojemność tego motocykla, a może chciał po prostu trafić do nieco innego grona odbiorców. Nie znam przyczyn tej zmiany, ale wiem, że cały ten segment to będą Kawasaki 500. I tak będziemy o nich mówić. Co jeszcze powinienem o nim powiedzieć? Tak już na wstępie, jest to motocykl dostępny na kategorię prawo jazdy A2, bo to bardzo ważna przecież rzecz, oraz posiada 45 koników mechanicznych. Myślę, że to już wszystko, co powinienem z parametrów technicznych zapamiętać. Specjalnie powiedziałem to na początku testu, bo pewnie do jego końca tak bym się rozgadał, żebym o tym zapomniał. Ale spójrzmy już bezpośrednio na to, czym Kawasaki nas tutaj raczy. Tak jak już Wam wspominałem, Kawasaki Vulcan 650 to taki jakby protoplasta, początek serii tych cruiserów miejskich, do których teraz dołożono właśnie Eliminatora 500. Dlaczego? Dlatego, że zapewne tamten motocykl był zbyt ciężki, zbyt mięsisty dla niektórych użytkowników, no i postanowiono wstrzelić się w ciut może młodszego odbiorcę, bądź w ciut ze względu na gabaryt tego motocykla delikatniejszego odbiorcę. Jeżeli chodzi o linię, no to tak jak widzicie, dalej jest to cruiser, dalej jest to bardzo agresywny cruiser na odlewanych kołach, nieszprychowanych, z małą owiewką przednią, z którego, no jakby nie patrzeć, kipi agresja. Pomimo tych niewielkich rozmiarów, z każdej strony naprawdę wygląda on fajnie, a całego takiego dynamitu temu motocyklowi dodaje właśnie ten przepotężny wydech. Niektórzy mówią, że on szpeci, a według mnie to on niczym w starych Warriorach dodaje takiego, wiecie, animuszu, bomby takiej, i wydaje nam się zaraz, że ma on o połowę więcej mocy. Jak zabrzmi, o tym może trochę później. Teraz skupmy się na tym wszystkim, co nowe. A nowości tutaj nie będzie brakowało i chociażby pierwszą z nich jest wyświetlacz. Dlatego siądźmy tutaj sobie od razu za stery tego motocykla i przyjrzyjmy się temu, co kierowca dostanie przed sobą. Stacyjka nie jest centralna, ani licznik nie jest centralny. Te rzeczy są wygospodarowane na bokach, by żadna z nich nie stanowiła centralnego punktu widokowego tego motocykla. Ciekawy dosyć zabieg, dawno niespotykany nawet w Kawasaki, nawet w innych modelach Kawasaki. Nie jestem w stanie na chwilę obecną Wam powiedzieć, czy mi się to podoba, czy nie, ale no jest to coś nowego, coś, czego dawno nie widziałem. Ja na przykład czasami widziałbym tutaj może względem starego Eliminatora może dwa zespolone ze sobą zegary, gdybyśmy aż tak bardzo chcieli nawiązywać do poprzednika, ale okej, mamy tutaj tak i jest całkiem nieźle, nieźle, ponieważ czytelnie. Popatrzcie, że odpalam sobie ten zegar, pięknie się on tutaj rozświetla i mamy wszystkie informacje, których tak naprawdę potrzebujemy.
Mamy tutaj, jak widzicie, już mruga nam połączenie z Bluetoothem. Jeżeli chodzi o zespolenie go z moim telefonem, tutaj nie ma najmniejszego problemu. I oczywiście podstawowe funkcje możemy dzięki temu mieć na wyświetlaczu. No co, mamy wyświetlacz biegów, mamy poziom paliwa, mamy obrotomierz. Do obrotomierza jeszcze za chwilę, zaraz wrócę przy okazji omawiania silnika. No i mamy przebieg kilometrów dziennych. Ot, wszystko tutaj, oczywiście jeszcze całkowitych też. Wszystko to przełączamy takim dosyć twardym i mało czujnym przyciskiem i tutaj możemy jeszcze doinformować się, jaki jest bieżący zasięg. Wydaje mi się też, że spalanie oraz kilka innych tam mniej czy bardziej ważnych szczegółów. Jak już jestem tutaj z przodu, to warto też wspomnieć o tym, że jest to wersja bardziej doposażona, czyli SE. I jeżeli chodzi o to większe wyposażenie tego motocykla, to mamy tutaj chociażby gniazdo USB-C. Przypominam, nowe przepisy mówią o tym, że wszystkie pojazdy ogólnie i nie tylko pojazdy muszą być wyposażone właśnie w tego typu znormalizowane gniazdo, którym będzie teraz C. No i Kawasaki postanowiło je dołożyć. Mówię, że dołożyć, no bo popatrzcie na sposób jego umiejscowienia oraz na to, jak to wszystko wygląda, niczym taka trochę radiostacja albo dokładane grzane manetki. Więc no, jak dla mnie jest to dosyć mocno dołożone. Jeżeli ktoś już projektował ten kokpit i brał pod uwagę to, że będzie to dosyć potrzebny gadżet odbiorcom, to mógł przecież przenieść to już w to miejsce. Tak zaprojektowali i tak jest. Mi tutaj trochę to szpeci, zaburza gdzieś linię tej kierownicy i chętnie bym tego w tym miejscu nie widział. W takim razie wskoczę na pokład mojego Eliminatora 500, by zaprezentować Wam pozycję, jaką posiadam na tym motocyklu. Przypominam, ja mam wzrostu 1,80 m przy średnio długich kończynach dolnych. To też ugięcie nóg wygląda w ten oto sposób. Czy jest ono duże czy małe, to musicie ocenić zawsze względem siebie, także najlepiej przymierzając się. Ja wsiadając na ten motocykl czuję się, że jest on ciut za niski dla mnie. Przy moim wzroście dużo lepiej czułem się na jednak większym wulkanie. Tutaj Kawasaki szczyci się tym, że mają najniższy ze wszystkich oferowanych przez siebie prześwit od siodła do ziemi i absolutnie mnie to nie dziwi, ponieważ ta wysokość tego siodełka jest tutaj naprawdę nisko. Przez to te nogi mam, tak jak widzicie, dosyć mocno ugięte. Kierownica jest dosyć wyprostowana i szeroka. To na plus. Cała pozycja jednak jak najbardziej przypomina cruisera. Jest to taka miejska pozycja, która od razu wskazuje na przeznaczenie tego oto zawodnika. No i samo to ugięcie nóg też od razu dyskwalifikuje go z jakichś dłuższych wycieczek. Oczywiście, jeżeli ktoś ma tą nogę dłuższą. Myślę, że jest to idealny motocykl dla tych, którzy jednak mają te nóżki krótsze, a sądzę, że pokochają go panie. Sam fotel, chociaż niski, to stosunkowo wygodny. Tutaj też nie można się spodziewać nie wiadomo czego, no ponieważ ta przestrzeń też na nim jest dosyć ograniczona. Ale popatrzcie chociażby na fajne jego wykończenie. Ta skórka jest taka perforowana tutaj, później przeszyta i dopiero tutaj lita. Także widać, że Kawasaki dba o wykończenie szczegółów i tutaj nie ma się specjalnie do czego przyczepić. Również to tylne miejsce dla jakiegoś pasażera czy pasażerki będzie niezastąpione. Także w tym segmencie motocykli myślę, że trzeba docenić to, że w ogóle ono istnieje, bo często w cruiserach przecież go absolutnie nie ma. Tutaj popatrzcie, jak już idę dalej, to mamy jeszcze taki bagażniczek. Bagażniczek to przecież w mieście bardzo przydatna rzecz. Zawsze możemy do niego przyczepić kufer, który by totalnie zepsuł linię tego motocykla, także absolutnie tego nie róbcie. Bardzo Was o to proszę, ale jak już musicie, to oczywiście możecie go tutaj przyczepić, albo możecie sobie tutaj torbę przyczepić siatką czy coś. Przede wszystkim funkcjonalnie. Także no fajnie, że producent wie doskonale, gdzie będą te sprzęty używane i że warto zadbać o to, żeby jednak ta wygoda tego używania była taka jak potrzeba. Nie wspomniałem jeszcze o tym, że zbiornik posiada podobno 15 litrów. Nie udało mi się go jeszcze zlitrażować, ale jeżeli faktycznie on ma 15 tych litrów, to wydaje mi się, że spalił mi on poniżej czwórki na 100, a to jest naprawdę dobry wynik, zwłaszcza, że no przypominam, mam motocykl, który ma blisko 45 koników, no i 450 pojemności.
a jechałem tak w granicach 100-110 na godzinę, ponieważ dużo szybciej tym motocyklem aż tak się nie da. Ale z drugiej strony ta prędkość nawet do tych 120-130 nie jest aż tak bardzo męcząca, jakby się mogło wydawać. I w tej pozycji z tymi wypiętymi rękoma do przodu tego wiatru aż na tyle nie ma, że myślę, że swobodnie można by było ten motocykl rozpędzić więcej. Można by było, ale nie potrzeba. Ja przynajmniej nie miałem takiej potrzeby i w zupełności mi wystarczyło te 135 km na godzinę. Mówię to tylko w celu informacyjnym, jeżeli byście chcieli więcej próbować, próbujcie sami. Jeżeli chodzi o ten silniczek, obiecywałem, że wrócę do niego i wrócę do tych obrotów. Co jest bardzo charakterystyczne w motocyklach Kawasaki od zawsze, to jest to, że one uwielbiają się kręcić, wysoko kręcić. Charakterystyka oddawania mocy w Kawasaki zawsze, na którym motocykl bym nie usiadł, jest bardzo sportowa, ponieważ czy oni robią cruisera, czy robią choppera, czy robią enduro, ten motocykl zawsze musi wchodzić wysoko na obroty. To jest taki ich znak rozpoznawczy. Nie inaczej jest z tym oto moim cruiserem tutaj. Silniczek 500. Pomimo, że nie kręciłem go, jeżeli chodzi o prędkość, to starałem się dać mu ognia, oczywiście nie na zimnym, do bólu, jeżeli chodzi o wkręcanie go na obroty. I tutaj jest bardzo fajnie, ponieważ ten silnik nie traci wigoru, a wręcz przeciwnie, gdy rosną obroty, naprawdę ten wigor zyskuje. Powiem Wam tylko, że moc maksymalną uzyskuje on około 8000 obrotów, a to już powinno świadczyć o tym, jak charakterny jest to sprzęcik. Jedno jest pewne podczas jazdy tym motocyklem. Sposób oddawania mocy tego silnika no jest sportowy, ale mi się bardzo podoba. Powiedziałem, że moc maksymalną otrzymuje przy 8000 obrotów. Nie była to prawda, bo przy 9000 i czuć to naprawdę. Kurczę, mało jest motocykli w ostatnim czasie, które tak długo utrzymają, wiecie, wigor. Dwucylindrowy silniczek dzisiaj często bywa właśnie crossplane'em, który tak naprawdę skonstruowany jest po to, żeby miał mocny dół, a u góry nie musi się za wiele dziać. Tutaj mamy sytuację absolutnie odwrotną. Tutaj ciągnie do samego końca i nie brakuje mu tym werty. To mi się naprawdę bardzo podoba. Ale niczym byłby fajny i dynamiczny silnik, gdyby nie służyło mu nadążające za nim podwozie. No i tutaj mamy, widzicie, tradycyjny widelec nieodwróconego upside downa, ale nie mogę specjalnie narzekać na jego pracę, ponieważ na to, co potrafi ten silnik, zawieszenie nie odbiega od jego możliwości. I to jest pochwała dla Kawasaki. Podobne odczucia mam, jeżeli chodzi o przednie, jak i o tylne zawieszenie. I popatrzcie, że tutaj tylne zawieszenie, ktoś by powiedział, że staroświeckie, że bidne, ale jak najbardziej spełniające swoje funkcje. Dwa amortyzatory, które możemy sobie usztywnić poprzez przekręcenie ich w prawo bądź w lewo. No właśnie, to powinienem wyjaśnić już dawno. Często nagrywam w miejscach, które na pierwszy rzut oka są niedozwolone do tego, by w nich nagrywać, ale ja zawsze sprawdzam regulamin tych miejsc, a przede wszystkim nigdy nie wjeżdżam tam motocyklem, tylko zawsze go wprowadzam, wpycham przy wyłączonym silniku. Oczywiście, jeżeli regulamin pozwala na to, albo nie mówi nic o tym, że motocykla wprowadzić w takie miejsce nie można. Także pamiętajcie, szanujmy się i szanujmy miejsca, w których jesteśmy, które odwiedzamy. Jak najbardziej fajnie jest zrobić coś dla ładnej fotki, dla ładnego pejzażu, ale czasami uda się załatwić zgodę, czasami tak jak tutaj w Gliwicach, pod tą przepiękną drewnianą latarnią, po prostu regulamin nie zabraniał mi tego, więc wepchnąłem ten motocykl, by na chwilę użyć pleneru. Wracam w takim razie jeszcze na chwilę na dół tutaj do podwozia tego motocykla, dokładnie do kół. Z przodu 18, z tyłu 15, bardzo szerokie balony dają oczywiście stabilność temu motocyklowi przy różnych prędkościach, a również jeżeli chodzi o zakręty, uważam, że jest bardzo przyzwoicie. Nie jest natomiast tak dobrze jak w Vulcanie. Vulcan, uważam, że jego ta geometria podwozia jest dużo bardziej taka skłonna do skręcania, skłonna do pokonywania szybkich łuków. Tutaj geometria natomiast pozwala nam na bardzo taką wyrównoważoną jazdę miejską. Naprawdę, że rozłożenie mas między przodem a tyłem uważam, że jest bardzo dobre i możemy w ten sposób kontynuować typowo jazdę, do której ten sprzęt został stworzony. Przysiądę się jeszcze tutaj obok tej rury, którą już raz Wam dzisiaj opisywałem. Pokażę Wam jeszcze oczywiście na koniec, jaki ona gang z siebie wydaje, ale tylko i wyłącznie po to, by pokazać Wam hamulce. Dawniej cruisery miały to do siebie, że potrafiły się dobrze rozpędzać, ale brakowało im możliwości hamowania.
Kawasaki już od jakiegoś czasu zauważyło ten problem i w tych remake'ach swoich, w tych motocyklach, które wracają na rynek, postanowiło zainwestować w naprawdę dobre układy. Ktoś teraz powie, stuknij ty się, Hubert, w głowę, ponieważ widzieliśmy, przed chwilą pokazywałeś przednie koło, a tam tylko jedna tarcza. Jedna tarcza, ale sygnowana Nissinem. Również to samo jest z tyłu. Jest to jednak profesjonalny układ hamulcowy, który, uwierzcie mi, w zupełności wystarcza, żeby dwa tej wielkości balony wyhamować. Zwłaszcza w mieście, tam gdzie naprawdę nie rozpędzamy się do kosmicznych prędkości. Tutaj absolutnie nie miałbym się do czego przyczepić. Czyli co? Motocykl idealny, niskie spalanie, nowoczesny silnik, fajne hamulce, dobrze skręcający. Absolutnie bez wad? No nie. Dla mnie chociażby wadą jest jego niskość, ale to już Wam powiedziałem, że motocykl i charakterem, i jednak parametrami dobieramy jednak pod swoje gabaryty, czyli tak jak już Wam wspomniałem, jeżeli ktoś jest niższy, to dla niego na pewno ekstra. Osoby wyższe będą zapewne męczyły się na tego typu maszynce. Co jeszcze? No, jeżeli patrzę na ten sprzęt, to mam też trochę wrażenie takie, że gdzieś już to wszystko widziałem. Zeszłoroczny eliminator to była nowość, to było takie wow, to był motocykl nieco większy. Teraz dostajemy tak jakby ten sam look, ten sam design, tylko w mniejszym wydaniu. Troszkę to tak mi tutaj trąci myszką, pomimo że oczywiście tamta jednostka była mega nowoczesna, to jednak wolałbym w kolejnym modelu wraz ze zmianą nazwy, żeby ten zewnętrzny design jednak był odmieniony. Ach, to takie moje oczywiście gadanie, ponieważ no jakby nie patrzeć, ten motocykl agresją jednak kipi i myślę, że wielu osobom się spodoba. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o cenie tego motocykla, no i oczywiście o jego konkurencji. Najpierw może zacznę od tego drugiego, czyli od konkurencji. Nie sposób tutaj nie porównać go do motocykli marki Royal Enfield, jak również do konkurencji z Azji, którą chociażby jest Honda. Jeżeli chodzi o Kawasaki, to tutaj względem chociażby Royala no razi troszeczkę to, że wszędzie tutaj popatrzcie, że mamy jednak te elementy plastikowe, a z drugiej strony jest on tak ustawiony jednak w edycję typowo czarną, matową, więc no do końca też nie wymagamy od niego ani chromu, ani blachy, metalu i tak dalej. Natomiast dużo lepiej uważam, że bardziej dynamicznie kręci się silnik w Kawasaki, poza tym wyposażeniem tego motocykla. Oczywiście jeżeli chodzi o hamulce czy osprzęt, to wszystko też jest z górnej półki. To wszystko jak najbardziej przemawia za zakupem takiego motocykla. Oczywiście powinienem teraz powiedzieć o cenie i jest to 31 800 zł, ale za wersję podstawową, ponieważ wersja, którą ja posiadam, czyli ta SE, posiada nieco więcej zmian, których ja się nie nauczyłem, za co Was serdecznie przepraszam, ponieważ coś jest świecące, coś jest matowe, nie mogę teraz znaleźć i doczytać tego, co w rzeczywistości w malowaniu się różni pomiędzy wersją SE a tą zwykłą, ale na pewno różni się tym złączem USB-C, o którym Wam powiedziałem. Oczywiście za tym też idzie zmiana ceny takiego motocykla. Czy warto? Myślę, że na pewno warto, chociażby ze względu na wigor tego silnika i na możliwości eksploatacyjne, jakie daje nam w mieście ta maszyna. No i wielki banan i uśmiech w trakcie jeżdżenia nią. Tym oto optymistycznym akcentem chciałbym się z Wami tutaj pożegnać. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!